Byłam niedożywiona. Ja byłam bez odzieży na zmianę. I byłam już wykończona, ponieważ cały czas w stresie, czyli racja ukrywanie się, organizowanie pierwszych tych struktur podziemnych, pomóc strajkom, przekazywania informacji. Na szczęście przypadkowo spotkałam się z moją matką, to było nasze ostatnie spotkanie na parafii, bo tam rządziłam na tej parafii prawie że, więc otworzyłam drzwi z tyłu. Matka weszła nie z frontu, tylko z tyłu. No i akurat no, zdążyłyśmy się pożegnać. No to było ostatnie moje spotkanie z matką, bo matka zmarła w 1986 roku. Nie byłam nawet na pogrzebie. W tych pierwszych dniach miałam taką sytuację, że w mieszkaniu, skąd brałam klucze tej pierwszej mojej kwatery u koleżanki, która była u siostry w Holandii, gdzie byłam z mężem, to czekali na mnie, więc najprawdopodobniej on się skontaktował i pociągnął ogon. Nie wiem, jaki był powód. W każdym razie uciekłam drugim wyjściem z tego mieszkania, a tam był gabinet dentystyczny, więc sporo ludzi się kręciło. I uciekłam do mojej dyrektorki, do Marii Oborskiej z liceum, i ona mnie skontaktowała ze swoimi uczennicami, które były ode mnie 20 lat starsze. I to była chyba jedna z najlepszych kwater, bo bezpieka nie mogła wpaść na to, skąd my się znamy, prawda? Bo 20 lat różnicy w liceum to już żadne szanse. Ja tam mieszkałam też chyba 2 noce, spędziłam, bo już trochę więcej mogliśmy spędzać z gąsiarzem też. I ta babka nam kupiła bilety, jak wyjeżdżaliśmy ze Śląska. Jedną noc za długo wieczorem rozmawiałam tam na plebanii, bo też właśnie chyba z wujkiem to było związane, z kopalnią. I ksiądz wikary, ksiądz Niezgoda odwiózł mnie do klasztoru matki Kierocińskiej. I tam siostra Generoza mnie przyjęła. To była taka stara zakonnica. Była po doktoracie we Lwowie. I ona dopuściła tylko jedną zakonniczkę, która dała mi jakąś tam te kawy czy kolację skromną. I właśnie siostra Generoza Schönfeld się chyba nazywa, powiedziała mi, że gdyby zdobywali tutaj policjanci klasztor, to ja mam za klauzulę, już od razu mam zgodę. I dała mi takie zdjęcie matki Kierocińskiej z kosmykiem z habitu. I ja nosiłam to wpięte w stanik przez cały stan wojenny. Także szczegła mnie matka Kierocińska. Po właśnie tej wizycie w klasztorze dostałam buty, bo przecież mi się odpadały podeszwy, bo ani nie było pieniędzy, ani czasu, ani możliwości kupna butów. Dostałam od zakonnic całe buty, przynajmniej żeby mi tam żaden śnieg nie wpadał. I wtedy księża stwierdzili, że ja jadę do Krakowa na Boże Narodzenie. No ale to Boże Narodzenie takie troszkę wcześniej, nie? Żebym 20 czy 19 wyjechała, bo ja po prostu muszę nabrać sił, muszę się dożywić, muszę odpocząć, muszę się wyspać spokojnie. I wysłali mnie z listem polecającym do seminarium duchownego diecezji częstochowskiej na Bernardyńskiej 3. I tam prorektorem był ksiądz, późniejszy arcybiskup Józef Życiński. I on nas przyjął, wtedy klerycy byli w domach i myśmy razem z Goncerzem mieszkali w izbie chorych, w izolatce. Jedna tylko pani z kuchni nas tam odwiedzała, dawała posiłki.
pierwszą pasterkę dla dwóch osób odprawił właśnie ksiądz Józef Życiński. I też przyniósł mi jakieś ciuchy na zmianę. Jakieś sweterki, jakieś halki, jakieś rajstopy. Ja nie miałam nic, ja wyszłam z domu tak jak stałam. A w mieszkaniu, w tym, którym ja ukrywałam się, to znaczy to tą pierwszą noc, tam nie było moich ciuchów żadnych. A jeszcze bezpieka wtedy w nocy była u mojej mamy kilkakrotnie. Była w hotelu, ale w hotelu asystenckim w Gliwicach i obsługa, i sąsiedzi, wszyscy stwierdzili, że widzieli Jarka z plecakiem i mówił już od piątku, że jedzie z żoną w góry. Więc i potem w dokumentach bezpieki w IPN-ie właśnie było, że jak te jacyś biedni SBC szukali mnie w chatkach górskich, gdzieś tam krążyli przez ileś tygodni. Wróciłam na Śląsk zaraz po świętach. One były takie troszkę dłuższe, bo wyszła sobota z niedzielą. I wylądowałam u mojej koleżanki z pracy, Hebrowskiej, u Bożeny Hebrowskiej. Z jej siostrą pracowałam wtedy na strajku. Było to o tyle bezpieczne, że myśmy pracowały razem w instytucie, ale ona pracowała w innym zakładzie. No i nie za bardzo wiadomo było, czy my się przyjaźnimy, czy nie. Ja z kolei no, znam jej poglądy. Ona była w tej siatce kolportażu sprzed jeszcze 80 roku i ja z nimi wszystkimi zerwałam kontakt w czasie Solidarności, więc były to mieszkania pewne. I na tych właśnie strukturach sprzed 80 roku ja zrobiłam taką swoją jak gdyby wewnętrzną strukturę do ukrywania się, do funkcjonowania poczty, do łącznikowania i tam nigdy nie było wpadki po prostu. Nikt z tych ludzi nie był agentem, to już było sprawdzone wcześniej. I w jednym przypadku tylko kolega miał brata SBK. Ja go zapytałam wprost, no przecież twoje nazwisko jest jako SBK i to oficer. No on zbladł, a potem na drugim spotkaniu mu mówi, tak, ale to był mój brat, ale on jakoś udał chorobę psychiczną i się z tego wyplątał, bo rodzice byli bardzo przeciwni. No także zaczęłyśmy próbować dróg. Moja mama mi mówiła, że się jakieś matryce spirytusowe czy coś, no niestety prób i błędów nie udało nam się uniknąć. Z tego druku nic nie wyszło, ale zaczęłam jeździć i łapać kontakty z ludźmi jeszcze sprzed 80 roku i z ludźmi, których znałam z komisji zakładowych, wydawali mi się porządni. Jechałam kiedyś autobusem, z Tychów wracałam i wybraliśmy zły numer i on przejeżdżał przez posterunek i wszedł młody żołnierz. Ja już podałam swój notę z adresami w tył, bo siedziała obstawa moja, myśmy zawsze trójkę jeździli, czwórkę, czyli ja i dwie osoby minimum, a czasem trzy nawet. Więc podałam notes, już byłam gotowa na aresztowanie. Ten żołnierz, to był zwykły szeregowy czy kapral, już nie pamiętam, przejrzał ten mój dowód, zobaczył jakąś listę, zasalutował, ale tak widziałam takie zatrzymanie. Zasalutował, oddał, przyjemnej podróży życzę i odmaszerował. W pierwszych dniach, no w pierwszych miesiącach, miałam swój dowód, ale byłam wtedy tylko raz legitymowana. Potem sprawdziłam moja struktura, gdzie stoją posterunki i chodziłam zawsze tak, że przejeżdżałam tramwajem, przechodziłam pieszo, przez podwórka różnie, tak żeby mijać posterunki, więc legitymowana nie byłam. Ale kiedyś mi się zdarzyło w Katowicach, było chyba 20 minut do godziny policyjnej, a na Kościuszki mieszkała Ela Przepióra z matką i z synem i tam miałam spać.
I musiałam przejść pod mostem koło dworca, a tam wszystkich legitymowali. Stał czy też czołg, czy BTR, już nie pamiętam. I grzali się tam żołnierze znudzeni. No to podeszłam do pierwszego lepszego znudzonego i do niego: panie poruczniku, jak dobrze, że tu stoicie, że ten stan wojenny jest, bo tam jest tak ciemno, ja się boję przed tym mostem, może mi pan pomoże przejść, bo tam bla, 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 bla. Słodka idiotka absolutna, ja miałam wtedy 26 lat, więc jeszcze byłam bardzo atrakcyjną dziewczyną. No i chwyciłam go pod ramię i żeśmy grzecznie przeszli przez most. Podziękowałam mu, jak to dobrze tam. No, a u Eli Przepióry udało mi się zdobyć buty. Jej matka, przedwojenna komunistka, i jej ojciec już nieżyjący wtedy, też komunista przedwojenny, jak zobaczyła, że jej koleżanka musi się ukrywać, że w tej chwili władza ludowa ściga działaczy związkowych, płakała nad ciężkim losem Polski. I mówi: słuchaj, udało mi się na kartkę kupić buty. Ja tych butów nie potrzebuję, ale ty już w klasztornych tych butach nie chodź może. I dała mi porządne, skórzane, ciepłe, z kożuszkiem buty. No, tam w ogóle Ela mi Przepióra powiedziała, że czasem przychodzą z Forum Katowickiego, tego słynnego. No, bo to jakoś ojca koledzy z dawnych lat. I tam ich trochę sponsorują w żywności i w różnych rzeczach. Także drogi konspiracji były najróżniejsze. Najróżniejsze były. Próbowaliśmy w późniejszym okresie zdobyć do wywiadu sporo ludzi właśnie takich z pogranicza. Mieliśmy nawet, nie wiem czy chciałby, żebym ja ujawniła nazwisko, nie, ale członek Komitetu Miejskiego Partii w Bytomiu. Jego żona z nami współpracowała i on też. On powiedział, że zapisał się do partii, bo chciał być ordynatorem w szpitalu. Także najróżniejsi ludzie. Zresztą z tych struktur poziomych był. Mieliśmy prokuratorów sporo. Na przykład Ogórek, który był prokuratorem zaraz po 1989 roku, ale przez to, że był niezależny i porządny, no, zrobili koło niego taką atmosferę, że facet dostał zawał serca, potem się wycofał. Także myśmy od razu robili takie struktury nie tylko terytorialne, ale specjalistyczne. Mieliśmy swój wywiad.